Cześć, Marku Ludziska, witam was w kolejnym odcinku z gry Gwint, Wiedźmińska gra karciana. I startujemy oczywiście talią Foltesta, zobaczymy jak nam pójdzie tym razem. Powiem wam szczerze, chcę jak najszybciej w miarę wbić poziom 10, ponieważ jest tam gra rankingowa, dostępna od poziomu 10, co mnie mega ciekawi, jak ona będzie wyglądać. Talię Foltesta Północy chcę wybrać. Może nie znalazł, co jest? Czyżby nie mam internetu? Nie no, mam. Co tak długo szuka? Znaleziono przeciwnika, no i super. Ogólnie słyszałem o kampanii, która ma być w Gwincie, tylko problem jest taki, że kampania będzie dodatkowo płatna. Co moim zdaniem jest nie fair. No ale cóż, no na to niestety nic nie poradzimy. To jeszcze w sumie zależy ile, tak? Dobra, to od razu wywalamy, to wywalamy. Co to jest? Przenieść złote karty wszystkie egzemplarze wskazanej jednostki. Dobra. Oczywiście zaczynamy od tych, jako żeby przemieniły się w złote. Teraz widzę, już za ciemno się zrobiło. Tak będzie pira ze drzwi. Głośno widzę, że jest dosyć gra, ale myślę, że nie będzie za głośno. Zobaczymy, cóż nam się tutaj... Mgła, strzelców już nie ruszamy. Bo nie ma sensu grać strzelców, skoro mamy mgłę. Cóż on nam tu zagra? Tym moglibyśmy w ogóle całą tą kartę zniszczyć. Ale wiecie co? Robimy to. Bo to jednak 6 punktów mniej. Mimo wszystko ma 16, bo ta jeszcze jest mocna, ale... Zobaczymy, cóż nam to przyniesie. Ogólnie widzę, że Gwint raczej nie jest po prostu nie stwórz i zagraj karty mniejszy golem. Nie nienawidzę potem. Nie jest to zbyt bardzo, że tak powiem, oblegana seria na moim kanale, ale myślę, że ktoś tam na pewno się znajdzie, kto ma ochotę obejrzeć odcinek u mnie. Miejmy to za sobą. Co to było? Przesuń 3 jednostki w przeciwległym rzędzie do dalszego. Orzesz ty skubańcą. Larum! Do broni! Nie mogę zagrać tą, mogę zagrać czystą... Czyste niebo. Przewagi. Wzywa którąś kartę. Przecie nic nie mamy. Teraz mam dylemat. Mam 8 punktów straty, bym musiał zagrać wszystkimi kartami. A jest! Przegrupować się! No
wygrana, ale powiem wam, ciężko będzie. On ma 3 karty, dostanie jedną, będzie miał 4. Ja mam, nie mam żadnej, dostanę jedną czy tam dwie, będę miał... No, słabo, słabo. No, ma 5 kart, ja mam jedną. Dwie, to będzie trzecia. Ja od razu pasuję, nie ma co. Nie rozumiem, czemu oni dostają tak dużo kart. To mnie zastanawia. Nie wiem, jak działa ten system, ale... No i co? Ona dalej zostaje? Nie wierzę. Ona cały czas zostaje. To jest bez sensu w ogóle. Jest grane. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Niestety pojedynek przegrany, już widzę. Aha, kłopoty idą. Co on w ogóle za kartem? Tam nie zastanawia, że ona... Trzecią rundę z kolei gra, bo została. Naprzód! Do boju! Oj, przegrana, niestety. No cóż, nie zawsze można wygrywać. Ale nie poddajemy się. Gramy dalej. No wiecie co, może weźmiemy sobie teraz drugą talię. Zobaczymy, jak z tą talią nam pójdzie. Znaleziono przeciwnika, to dobrze. Wyrządź mi to robactwo! Zewrzeć szyki! Ta sama talia, więc może będzie troszeczkę łatwiej, chyba że też nie wiadomo, jakie karty trafi. Ja już widzę, że tak. To się przyda, to się przyda, to się przyda. Daj lub odbierz jedną z cech wytrzymałość. To wywalamy. Ta wytrzymałość jest mi potrzebna nie bardzo. No. Słabo z kartami, powiem wam. Mogło być lepiej. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny jak wilk. Dobra. No dawaj, dawaj. Ma trochę lepszą sytuację, ma tu niby te trzy karty, ale w sumie... Dobra, zobaczymy, co nam to da teraz. Mam pewien plan, jakbym mógł to zrobić. Tą zwiększyć o 4 będzie miała wtedy 11, dać razy 2, nie, to jest o 4, czyli będzie miała 15 i ją zdublować. Jest to pewien plan, tylko pytanie, czy mi się to uda. Zasranie, nie ludzie. Wiecie, zostaną mi same karty specjalne, co nie do końca jest dobrym wyjściem, bo nie będę miał jednostek za bardzo. Jeszcze z tej możemy zagrać jedną.
tutaj o 3, to im zostanie po 3. W sumie to mogą wcześniej. I wszystko Larum! Do broni! Ale źle zrobiłem, no ale dobra, trudno. 15, jak ją skupię, będzie miała sama, będzie miała 30. Czy będą dwie, tak? Po 15 i to będzie już 30, 38, 42. Pytanie, co on zrobi teraz? Aby nie uderzył mi w tą kartę. Bo jeśli ją mi zbije, no to już będzie większy problem. Już może nie być wtedy tak łatwo. Długo myśli. Albo ma problem z kartami, albo chce jakoś to mega... Pasuje, o! To jest ciekawe. To ja bym musiał... Dobra, liczmy na łódź szczęścia. Semper Fidelis! Gościu spasował, ja spasuję. Wygrana. Co prawda nie skupiłem tej karty. Teraz już możemy mieć problem, bo nie będziemy mieli tak dobrej karty do skopiowania. Już widzę, że słońce zaszło. Jak widzicie, ja mam od razu regulację oświetlenia. Na bieżąco. Niestety nie mam automatycznie, ale wiecie. Dobra. Powiedz, że żartujesz. Szkoda, że to... Wolałbym na przykład tego. Powiedz, że żartujesz. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. Dobra. Zobaczymy teraz. Dalej ma przewagę kart, ma dwie karty więcej. No co tu mamy? Na silniejszą jednostkę. Czego chcesz ode mnie? Raz za wozem, raz na koźle. Martwi mnie to, że ma dwie karty więcej. Jeśli ma tam karty jednostek, tak, czego ja nie mam i to jest mój problem największy. Może być to problematyczne. Albo niech wyrzuci mocną kartę, żebym... Nie boję się! Mamy sporą przewagę, tyle że on dalej cały czas ma dwie karty więcej, to mnie najbardziej martwi. Ale tego nie możemy skopiować. Powiedz, że żartujesz. To brzmi ciekawiej. Albo on ma słabe karty. Albo ma tak samo problem, że ma karty... Nie ma karty jednostek. To może być jego największy problem. Zrobimy tak. Naprzód! Do boju! Później tym moglibyśmy... Nie, tego nie możemy użyć. To jest problem. To jest mega duży problem dla nas. Piorunem możemy zniszczyć mu lekką jazdę. Zostaje mi ta karta, której cholernie nie chcę zagrać. Chociaż Ratnirat zostanie mi 28 punktów na jego 9. Tyle, że... Ach, to pierdzielone słońce, które zachodzi i wschodzi. U nikogo jeszcze chyba na YouTubie nie mieliście tak, że ktoś regulował jasność względem tego... Przecie nic nie mamy! Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. Aż ty sukin kocie. Co on tu może mieć za karty?
Czy ma coś mocnego, na co mógłbym tu zagrać? Pewnie tak nie. Nic, spróbujmy w ten sposób. Jako, żebym teraz miał tą kartę, która niszczy po 3. Cały rząd by poleciał. Larum! Dobre oni! No i kolejny pojedynek w dupę, no. To nie jest ludzie ten dzień. Ja równie dobrze mogę już spasować, bo to i tak przegrałem. Kurde, no. Czyżby były potrójne... Potrójny fail dzisiaj? No co za... Jesteś jednym z nas, czy nie? Nienawidzę potem. Wiedźmina trzyma na koniec. Masakra, masakra. Trzecia próba. A wiecie co? Czekajcie. Biorę sobie dwie beczki. Karciochy na każdą okazję. O, to to. Zobaczymy, co nam wleci. Może jakaś fajna karta? I więcej. Wszystkich jeźdźców dzikiego goru stali. Przemień w jednostkę. Rozświeczony niedźwiedź. To mi się podoba. Na tą talią, to ona może się przydać. Kolejną beczkę. Więcej! Wybierz jednostkę z twojej ręki. Daj jej i wszystkim jej egzemplarzom w ręce i talii tarczą. Tarcza anuluje jeden efekt, który zmniejsza się. Zagraj z talii wszystkie egzemplarze wybranej brązowej jednostki po swojej stronie. Z całej talii. To może być nawet przydatne. To jest talia Foltesta. Beczki na kart. Teraz wiecie co, karty. Kolekcja kart. To się chciało, potyczka. No, byśmy musieli tworzyć całą nową talię. O, zajmiemy się tym później. Czekajcie na karty. Puszczaj i modyfikuj talię, no właśnie. To się przyda. Tą chcę, te chcę dwie. Dwóch jednostek po stronie rywala o dwa. To się może przydać. Ale mam tylko jedną, więc lipa. Z tego nie chcemy. Hmm.
Przejść na początku nudy i zmierz siłę bazową 2. No dobra. Spróbujemy teraz zagrać tą talią, zobaczymy, czy coś ciekawego nam w tej talii wylosuje tym razem. Wiecie, żeby też zrobić sobie taką naprawdę mocną talię, trzeba dużo grać, żeby zdobywać, wiecie, te że tak powiem, surowce na kupno beczek, żeby sobie otwierać. Wyrządź mi to robactwo! Gość z szóstym poziomem bez paniki pole. Naprzód! Do boju! Ojejku. Znowu będę miał mało kart jednostki. Myślę, czy tej nie wywalić. No bo jedno to. Co mi przyszło za to? Powiem wam, będzie ciężko. Stoicie przed majestatem książęcym. Raz za wozem, raz na kozie. Problem, że tej nie mogę skopiować. Właśnie nie mamy czym, żeby ściągnąć którąś z kart. Dobra, runda jest, słuchajcie. Przynajmniej nie do zera. No to ja mam 11 kart, on ma 12. I dlaczego tak? Przecie nic nie mamy! Miejmy to za sobą. Po swojej stronie. Starało mnie to wskrześć na początku rundy. Czyli co, na nie mogę się doczekać bitwy! Ona zostanie wskrzeszona. Nie jestem w humorze na krótką chwilę. Zobaczymy. Zwiększ ją o 2, za każdym razem, gdy po twojej stronie pojawi się złota karta. Pierwszy. Dawaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zasrani nieludzie. Możemy zawsze zrobić tak. Albo... Powiem wam, jeszcze coś tutaj możemy ugrać. Będzie ciężko, ale jakbyśmy tu dodali 8, to będzie 14, tu będzie 18, razy 2 to będzie 36. Kurde, jakby się to udało. Nie, o tych mają. Elfy, do piachu!
Teraz jeszcze jedną mógłbym na przykład tą zaatakować. Tylko, że pewnie tą zaatakuję. Elfy! Do piachu! Nie, bo skrzesza tutaj. To jakby zagrać tutaj, to zostanie mu 1-1-3. Ma więcej kart, ale... Coś jeszcze tu możemy namieszać. Nie wiem, jak wszystko pójdzie po naszej myśli. Aha! Kłopoty idą! On wie, jaką mam tutaj moc, tak? No bo on ma taką samą. Zresztą no pewnie też gościu zna, gra, zna grę. Czekajcie, to pewnie niszczą 3. W sumie 3 to tu by miał 8. Ja bym dał pewnie... No powiem wam to, że będzie taka walka do końca. No i została mi ostatnia karta, jemu 3. Cóż on tam chowa na sam koniec? Czy spasuje teraz? I zachowa przewagę na następną rundę? Nie, chyba gra. Aha, kłopoty idą. No i ostatnie chwile. Lepiej się poddaj. Co? Kurwa jak? Jakim cudem on jeszcze na koniec? Jestem w humorze na krótką chwilę. Ja chcę zobaczyć tą kartę. Co przy kurwa zmieściłem na sobie na... Ja jebie. Co za chujek. Nie ludzie, to nie jest mój dzień. Trzy... Mecze z rzędu przejebane, no. Jakiego gościu tam miał farta? Nic ludzie. Bywaj tak, może następnym razem będzie lepiej. Miejmy taką nadzieję. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu, zajrzyjcie do kanału mojej ekipy. I to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, na razie. No i pa, pa. Bye.